Cześć, tutaj Michał, tutaj Wiewiór, a to jest wasze tygodniowe Hex News. Na początek taka krótka historia. Mniej więcej 2 lata temu gdzieś, 31 lipca 2013, zakończył się projekt na Kickstarterze gry The Doom That Came to Atlantic City. No i okazało się, że ten tytuł zdobył 122 tysiące dolarów. No i po pewnym czasie założyciel tego projektu i firmy, która miała stworzyć tą grę, powiedział, że niestety nie wypaliło, wydałem całe pieniądze, gra nigdy nie powstanie. No i okazało się, że również ten pan nie za bardzo ma pieniądze, żeby zwrócić to, co wszyscy wpłacili na ten projekt. W tym momencie na scenie pojawiła się firma Cryptozoic, która uratowała ten projekt, sfinansowała go do końca, rozesłała gry dla wszystkich. No i jeszcze spełniła, z tego co wiem, wszystkie te progi, które zostały osiągnięte, te bonusy związane z różnymi progami. No i teraz, 2 lata po tym wszystkim, okazuje się, że pan, który był założycielem tej firmy i tego projektu, ma pozew od Federal Trade Commission, amerykańskiej instytucji zajmującej się handlem, która chce mu zakazać jakichkolwiek projektów crowdfundingowych na około 18 lat. Takie życie. Okej, ale teraz lecimy do tego, co się działo w planszówkowym świecie przez ostatni tydzień. Na początek będzie dodatek do gry War of the Ring, który będzie się nazywał Warriors of the Middle Earth. Znajdziecie w nim enty, wielkie orły, wielkie pająki, masę różnych nowych rzeczy. Kolejna rzecz, będzie dodatek do Eclipse, który będzie się nazywał Shadows of the Rift. Okazuje się, że Small World Designers Edition rozeszło się w 3 minuty, praktycznie i dosłownie w 3 minuty. No, było naprawdę ciężko zdobyć cokolwiek z tych kilkudziesięciu sztuk, które pozostały bodaj po Essen 2014. Catalyst Game Labs na tegorocznym Origins ogłosiło, że wyda 2 gry oparte na licencji, którą uzyskali od autorów serialu Vikings. Pierwsza gra będzie się nazywać Vikings i pojawi się mniej więcej we wrześniu, październiku 2015. Będzie to gra, w której będziemy pływać stateczkiem, zbierać zasoby, jakoś nimi zarządzać. Natomiast druga gra będzie się nazywać Jarl, będzie to przeróbka gry abstrakcyjnej, która nazywa się The Duke. Na Origins 2015 premierę miała gra Nations The Dice Game. Jest ona już dostępna na rynku amerykańskim, w Europie jeszcze nie jest mi to wiadome. Natomiast wiadomo to, że ta gra została mocno uproszczona i w tym momencie rozgrywka trwa mniej więcej 10-15 minut na gracza. Tytuł kickstarterowy Tesla vs. Edison The War of Currents będzie miał swoją premierę na tegorocznym GenConie 2015, czyli pod koniec lipca. No i teraz parę informacji od Fantasy Flight Games. Zapowiedziano pierwszy dodatek do gry Gra o Tron Living Card Game, druga edycja, który będzie rozpoczynał cykl Westeros i będzie się nazywał Taking the Black. Będzie on dostępny w 4 kwartale 2015 roku. Na stronie Fantasy Flight Games znaleźć możecie prezentację jednego ze statków z 7. fali dodatków do gry X-Wing Miniatures Game, który nazywa się Houndstooth. No i ostatnia informacja od Fantasy Flight Games. Pojawią się neutralne jednostki do gry Battlelore Second Edition. Pierwszą jednostką będzie Mountain Giant, drugi to będzie Great Dragon i będzie można dołączyć je do obu armii dostępnych w tej właśnie grze. Dobra, teraz lecimy do Polski. Pierwsza informacja, jak dla mnie, jest genialna. Dominion osiągnął ponad 144% ufundowania i tym samym będziemy mieli nowe, genialne pudełko do tego tytułu. Teraz parę informacji od wydawnictwa Portal. Zostają zmienione zasady do gry Tajemnicze Domostwo i wreszcie mamy powiązanie przedmiotu ze sprawcą. Kolejna informacja to to, że w ich sklepiku online znaleźć możecie matę do gry Waleczne Piksele. Ukazała się pierwsza gra z serii gier japońskich, która nazywa się Pojedynek Ninja. Teraz parę informacji od wydawnictwa Lacerta. Informuje ona, że Kawerna powinna się pojawić mniej więcej pod koniec czerwca lub na początku lipca. Cena sugerowana to mniej więcej 240 zł. Pandemic Lekarstwo powinno się pojawić od około 15 lipca. Natomiast Pandemic w Laboratorium zostanie oddany do druku w sierpniu, no i powinno być w sklepach mniej więcej we wrześniu.
innowacje wraz z dodatkiem Echa Przyszłości powinny się pojawić w połowie sierpnia. Dalej nie wiadomo, co z dodatkiem do gry Mage Knight o tytule Lost Legend. Dalej WizKids milczy w tej sprawie. No i Agricola Talia graczy powinna się pojawić gdzieś w wakacje. Galacta ogłasza, iż nawiązała współpracę z wydawnictwem Black Box Games i będzie wydawać ich grę karcianą dwuosobową, którą można grać również do 6 osób, która nazywa się Lords of War, Władcy Wojny. No i ostatnia informacja, Bomba Games ogłasza, iż wyda grę Witkacy, która będzie zawierać masę reprodukcji udostępnionych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Teraz kilka informacji o tym, co się będzie dziać w Heksie w najbliższym czasie. W ten weekend będziemy mieli turniej gry Warhammer 40 000 Podbój, turniej gry Doomtown oraz turniej gry Magic the Gathering. No i wreszcie czynimy już solidne przygotowania do Ligi Gry o Tron. To tyle w tym tygodniu, dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, cześć!